Okej. Twój koń został w stajni nieopodal miasta. Tak, to już wiadomo. Shouldn't you be taking? I can't believe we lost another to that bunch. Well done taking care of the contract, though. We can't. Here's your payment for completion of the contract. I think it's time for us to discuss the. No właśnie, ludzie, jesteśmy już bardzo blisko. Kampania z Czarnego Lasu będzie to nasze ostatnie zadanie, a raczej będą to nasze ostatnie zadania. They were always a threat, small-scale mercenary band, until Reza Carr took over. Then, after a mission in Blackmarsh, they set up shop in Leowin, more ruthless than ever. It needs investigation. Your service to the guild has not gone unnoticed. I've got something for you. But we're not going to talk about it here. Okej, więc to już tak, naprawdę to już jest końcówka. Okej, więc idź do siebie do domu. Okej, poczekamy godzinkę, aby tam doszedł. No i idziemy pogadać z nim. Potem sobie powalczymy na arenie, kiedy zakończę misję dla Gildii Wojowników. To będzie odpowiednia pora, aby powalczyć sobie na arenie za kasę. Może by was to troszkę zainteresować. Zawsze kochałem walkę na arenie w Oblivionie. Szkoda, że tego nie było w Morrowindzie. Good, you're here. Duty. That's what all this is about, isn't it? It's our duty to strike back. We need to make a move. I've been looking into them. Heard some disturbing thing. Good question. I've heard stories, but nothing I can prove is true. Maybe they've got a mage working. All I know for sure is that they'll accept any contract, and they'll do anything. Velena's gotten tentative since the Blackheart mission. She's worried about getting us killed. That mission was the start of it. That was when Vitellus was killed. We were contracted by a witch. I went in there with 20 men. I left with 5. I snooped around. Apparently, they completed that contract for us. I went in there with 20 good men. I can't believe there's more. Argoth, he's dead. The artifact gone. Sounds like a setup. Maybe they made a deal. Now we find out what really happened. And we let it be known. I can't order you to do this with me. It's dangerous, and Velaine. Wchodzę. We leave as soon as you're ready. I want to investigate Blackheart's stronghold in Arpenia. Meet me at the Leowin Guild Hall. Siedzibie gildii, okej. We need to find out what happened with him. Mhm. Let's go. Let's go, okej. Poczekajcie, zobaczę jeszcze co my mamy za misję. Mam spotkać się z tym kolesiem w gildii maków Lenwin. Nie wiem, jak się dokładnie czyta tą nazwę. Mniejsza odtąd. Samtą wyruszymy do Arpeni, aby znaleźć, a za niego czarne serce. Okej. Mam nadzieję, że będzie jakiś rozpierdol. Bo to w Oblivionie kocham najbardziej. Lubię dużo walk. Znaczy, bardzo lubię walczyć w tej grze. Sprawia mi to zajebistą frajdę. Muzyka jest cudowna. Normalnie, no nie wiem, jak koleś mógł powiedzieć, że minusem w tej grze jest muzyka. Gildia Wojowników, okej. O! Co jest? Co tu się dzieje? Skąd ja mam atakować w ogóle? Aha, ty trenujesz! Dobra. We need to check out our pin. Muszę kogoś sprowadzić. Tylko gdzie mam iść, cholera jasna? O, ja pierdzielę, gdzieś to teraz uciekło. Arpenia. Mamy punkt zaznaczony na mapie na zielono. I co, i muszę wejść tutaj po prostu? K
chyba kojarzę tą miejscówkę. Będziemy mieć do czynienia tutaj z pewnym kolesiem. Mogę zdobyć od niego naprawdę bardzo fajne itemy, czy no jak to woli. Dlatego warto tutaj być. Poczekajcie, my sobie tutaj pochodzimy troszkę. I zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. Kojarzę już tą miejscówkę, naprawdę. Już kojarzę tą misję, więc jesteśmy blisko. Gdzieś blisko, w pobliżu powinien być ten koleś, którego szukamy. Tu mamy skrzynię, ale to jest tak naprawdę także pułapka. Tu mamy pułapkę. Gdy wejdziemy na środek, to nas właśnie popcha w tamto kolce. O! I knew it. Azani Blackheart isn't here. Alive. The bastards. There was no battle. Azani must. They get the weapon for Argoth, collect the payment, and tell Azani where the mage is. We find Blackheart and get that weapon. We'll finish this contract. Blackheart has a fascination with these alien ruins. There's one northeast of here, Atatar. Okej, prowadź, przyjacielu. Tylko poczekajcie, poczekamy godzinkę, aby on już tam doszedł. Nie mówcie, że będziemy musieli teraz za nim czekać. A wychodzi na to, że będziemy musieli za nim czekać. Poczekajcie, zrobimy to troszkę inaczej. Wrogowie? Jacy wrogowie? What the fuck? Kurde. No dalej, idź tam w to miejsce. Chyba, że będziemy musieli iść za nim. Wychodzi na to, że tak. Musimy iść za nim. Miejmy nadzieję, że nie jest to gdzieś daleko. Dobra, wydaje mi się, że zrobię jakieś krótkie cięcie. Tak, zrobię krótkie cięcie, no i do zobaczenia, kiedy już z nim dojdę w to miejsce. Także do zobaczenia za chwilkę. Okej, podróż była długa, ale... ale dobra, w końcu już jesteśmy. Dobra, tylko z nim tam dojdziemy. No i zobaczymy, co my tam znajdziemy. Otóż oczywiście ja wiem. Dalej, prowadź, mordrynie. Będzie walka z pewnym kolesiem, który będzie miał swoich tak naprawdę też pomocników. Walka będzie dosyć trudna, dlatego mam do pomocy Modryna. Tak, Modryna. No, gdybym był sam, to bym mógł sobie nie dać rady. Okej, wchodzimy. Dobra, zobaczymy, co my tutaj tak naprawdę znajdziemy. Jakie sekrety kryje ten koleś. Okej, dobra, także teraz zaczynamy zabawę. O, jak widać, ktoś tutaj był. Oho. Mamy te... Ja pierdził, te pułapki zadawają dosyć duże obrażenia. I musimy teraz... Tylko gdzie ten koleś się teraz znajduje? Dobra, my sobie tak po prostu dokładnie, powolutku obszukamy tą miejscówkę. Krasnoludzka strzała. Dobra, bierzemy wszystko, bierzemy, ludzie, naprawdę. Tam mamy bandytę, nie wiem, czy go widzicie. My go sobie zestrzelimy. Mocna. Dalej, bij go. Mordrynie! O, leżysz. Ho! Co ty w ogóle miałaś? Żelazna strzała, to mi niepotrzebne. W ogóle nic mi niepotrzebne oprócz tych strzał. Także sobie to weźmiemy. Tam widzę kolejnego, tym razem to jest jakiś mag. Ale zanim ja tam pójdę, chciałbym jeszcze obszukać dokładnie tą miejscówkę tutaj. Okej, mogę poczekać godzinkę, aby zregenerować punkty życia. A tak naprawdę jesteśmy tylko na parterze tutaj. Wykończymy go już po prostu buławą. O, zauważył mnie. O, myślałem, że to jest jakiś mag. Co ty masz w ogóle za topór? To chyba jest żelazny. Ale poleciała, widzieliście to? Żgin. No.
No niestety ten topór zgubiła gdzieś, więc nie dowiemy się, co to był za topór, ale wydaje mi się, że to był żelazny. Żelazny albo stalowy. A tam widać kolejnego delikwenta. My sobie go zestrzelimy! Pięknie! Co ty masz? Buławę, tak? Żelazną, z tego co widzę. No, giniesz. Tak, srebrna buława. Ja powiedziałem żelazna, tak? srebrna, okej. Naprawimy sobie ekwipunek. Niestety magicznych jeszcze nie mogę ulepszać. Wielka szkoda. A co my tutaj mamy? Atatar Helia Dagon. Bardzo dziwna miejscówka. Kolejny delikwent. Tym razem mag. A, dobra, myślałem, że mag. Ale użyła jakiegoś zaklęcia. Co to w ogóle było? Nie wiem. Co ty miałaś? Srebrna buława, to mnie w ogóle nie interesuje. O, wytrych, dziękuję. Przyda się. A tak poza tym, to chyba nic ciekawego, tak? O, złamałem wytrych. Pyk, pyk. Kolejny kadzi to! O, oła, oła! Gin, no! Żelazny topór bojowy. Weźmiemy wytrych tylko, tam widzisz kolejnego delikwenta. Wow, tym razem kolesiowa ma, krasnoludzki topór. To da się zauważyć, ludzie. Okej. Okay. Krasnoludzki topór bojowy, tak jak mówiłem. Ale czy chcę z niego korzystać? Dobra, pokorzystamy trochę. Jakiś przycisk. Aha, otwiera nam to przejście. Tylko zobaczymy, czy czegoś jeszcze tutaj nie znajdziemy. Mamy jakieś kamienie tutaj. Kamień Welkund. Chuj wie, jak to się czyta. Kamienna klatka. Tę klatkę podnosi się z innego miejsca. Jeszcze to możemy podnieść, tylko nigdzie nie ma tego przycisku. Okej, więc jedyna droga prowadzi tutaj. Dobra, zregeneruję punkty życia. Okej. Zobaczymy, co to w ogóle za topór jest. I my sobie z niego troszkę pokorzystamy. Pocieszymy się nim. Haha. tutaj pustka wszędzie. O! Ja pierdyle! Fuck, jak się przestraszyłem! Aż podskoczyłem, ludzie! Ten debil spadł na dół, świetnie. No dobra, wychodzi na to, że będziemy musieli sobie dać radę bez niego. Tutaj nie ma żadnych pułapek. Oj, coś tu na mnie idzie. Tylko co? No dobra, nic na razie nie widać. O! Teraz mamy z magami do czynienia. Świetnie, koleś się zrobił niewidzialny. O, okej. Zginiecie, taka jest wasze... przeznaczenie! A, jak widać mają zaklęte sztylety. Dobra, giniecie. Miksturka. Nawet nie wiem, co to była za miksturka, nie przeczytałem. I chyba to wszystko, tak? Na to wygląda. Jak widać, niezłą obstawkę ma ten koleś. On gdzieś pewnie będzie na końcu. Dobra, sobie teraz obszukamy tego maga. Srebrny sztylet, nic ciekawego. Tamtego chciałbym zestrzelić z łuku. Czy go trafię?
Dostał. Gin. Co ty masz za młot? Aha, ty masz żelazny młot. Myślałem, że jakiś krasnoludzki, dobra. Nie było tematu tak naprawdę. Gin. O, ale mi pierdylnął. O, gin. O. Uff. Wytrych, no i lecimy dalej. No tu chyba nic już nie będzie ciekawego. Mamy przejście na górę, tylko nie wiem, czy na pewno tamtędy musimy iść. My sobie tam pójdziemy, ale dopiero potem, kiedy wypełnimy te nasze zadanie. Atal Loria, on chyba się znajduje tutaj. Takie mam przeczucia. Tak, mamy już z nim do czynienia, to jest właśnie on. To jest ten, którego musimy zabić. To jest ten, którego musimy zgładzić. I to jest ten, z którym możemy mieć problemy. O, fuck, kurde. Poczekajcie, tu już musimy się naprawdę przygotować. Dobra, walnijmy sobie to, powiedzmy. Ja pierdzielę, ja tu jestem skończony, ludzie. Powaga. Poczekajcie, skąd... O Jezus, nie tak to miało wyglądać. Chyba będę musiał się wrócić do tego Mordryna, aby mi pomógł. O nie, no świetnie. Wow, Mordryn nam pomaga, z tego co widzę. Świetnie. Ajć, gnoju. No, trafił mnie. No, nie wierzę. Jeszcze raz. Dobra, Mordrynie, pomóż mi. My się będziemy tutaj leczyć, tak naprawdę. Koleś mnie goni. On ma właśnie pancerz, który chciałbym zdobyć. To jest krasnoludzka, znaczy elfia zbroja. I teraz będziemy się bawić w berka. On goni mnie, a ja go, tak? Skup się na niego. Ała! No, dobra. Także teraz walka jest między Mordrynem. Dobra. Miejmy nadzieję, że nie zginiesz. Poczekajcie, ja się wyleczę w ogóle. Leczenia, okej. Ile ty masz życia w ogóle? O, dużo. A ty? O, mało. Pomożemy ci. Nie będziemy chamami. Gii, leżysz! Zajebiście, co ty masz? Tkacz grzechów. Wraz z Orynem znaleźliśmy i pokonaliśmy, a za niego czarne serce. Pięknie. Jak widać, jego zbroja ma fajne premie. Wywalę w ogóle ten krasnoludzki topór. W ogóle mi jest potrzebny już. Wypieprzaj. No. Okej, okay, srebrny długi miecz też wywalimy, okej. Okay. I weźmiemy to, co on tutaj miał, czyli to. No i ten miecz. Okej, okay, nie jestem przeciążony nawet, cudownie. Tkacz grzechów, obniżenie kondycji 10 punktów na uderzenie, obrażenia od ognia nawet są. Jak widać, broń jest potężna. Założymy sobie już naszą nową zbroję. No i pogadamy sobie na koniec z Mordrynem. Azani Blackheart is dead. And I... Dead, finally. Good work. Did you retrieve his ring? It's good we've killed him. I'll need his ring. You've got it. Good. I'll use it to prove it was we. Now get out of here. Okej, ludzie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion. Powiem wam szczerze, że to jest odcinek, w którym grało mi się najprzyjemniej. No i cóż, trzymajcie się. Cześć.